Otwieram 26. sesję Rady Gminy Żmudź. Witam gorąco radnych. Witam panią, pana wójta, panią skarbnik oraz panią Monikę. Stwierdzam, że na 15 radnych 13 jest obecnych, także rada stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Na dzień dzisiejszy mamy przygotowany następujący porządek obrad. To znaczy głównie pewnej zmianie, ponieważ dojdzie punkt po 10, 11, jakim są zmiany budżetowe. Czy mam odczytać cały porządek obrad? Nie. Przegłosujemy zatem porządek obrad. Kto z państwa radnych? Wciskamy wszyscy kworum. Przypominam, że głosujemy poprzez podniesienie ręki oraz wciśnięcie odpowiedniego przycisku na tablecie. Dziękuję bardzo. Na 13 razie 13 głosowało za, także porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do drugiego punktu, jakim jest przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej sesji został wyłożony w sekretariacie Urzędu Gminy. Do chwili obecnej nie wpłynęły żadne uwagi. Przejdziemy zatem do przegłosowania przyjęcia protokołu. Wciskamy wszyscy kworum. Głosujemy poprzez podniesienie ręki oraz wciśnięcie odpowiedniego przycisku na tablecie. Dziękuję bardzo. Na 13 radnych 13 głosowało za, głosów wstrzymujących się przeciw nie było. Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego, jakim jest sprawozdanie z działalności wójta i poproszę panią wójt o przedstawienie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, kończymy wszystkie prace związane z Funduszem Sołeckim. Zostały do rozliczenia tylko środki dotyczące Funduszu Sołeckiego z Sołectwa Leszczany. Kontynuujemy, jak Państwo może nie wszyscy macie okazję zobaczyć, ale takie prace porządkowe na terenie Sołectwa Równo, w tej chwili przy Świętnicy, tak samo dziś duże prace też w miejscowości Żmuż, tutaj przy komisariacie, nie tylko, tam jest też montaż garażu niezbędnego do potrzeb tutaj naszych pracowników interwencyjnych. Także takie działania są prowadzone. I proszę Państwa, cały czas monitorujemy też stan jakości wody. No, mieliśmy dość poważny problem w ostatnim czasie, ale na tę chwilę woda warunkowo dopuszczona jest do użytku dla naszych mieszkańców, także spełnia wszelkie normy. Jest informacja z sanepidu, z którą możecie się Państwo zapoznać. Także na tę chwilę jest wszystko w porządku i cały czas trzymamy przysłowiową rękę na pulsie. Pracujemy nad modernizacją serwerowni w urzędzie. Musimy mieć urządzenia, tam te, które były dotychczas już nie spełniają normy, są przestarzałe. I to jest kwota na ponad 45 tysięcy brutto, ale jest to niezbędny zakup, który pozwoli nam po prostu prawidłowo funkcjonować. Jeżeli chodzi o segregację odpadów, to jak Państwo wiecie, ogłosiliśmy przetarg, nie jest jeszcze rozstrzygnięty. Złożone zostało 4 oferty. Jesteśmy w trakcie weryfikacji, także tak wygląda sytuacja na chwilę dzisiejszej prezentacji. Dziękuję bardzo pani. Czy będą jakieś pytania ze strony państwa? Nie. Przechodzimy zatem do punktu 4, jakim jest wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własną gminę Żmudź w miejscowości Kleszków i o przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. Podanie w sprawie tej
sytuacji kontrolowej powinno się z kościoła, w związku z tym, że jest to kolejna umowa wieżowa, wymagana jest zgoda Rady Gminy w tym zakresie. Uchwała Rady Gminy Żmudź z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Żmudź. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy Żmudź z 2020 roku po 713 z późniejszymi zmianami Rady Gminy Żmudź uchwała co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem działu 321/5 o powierzchni 0,22 hektara położonej w obrębie ewidencyjnym Pleszu stanowiącej wartość gminy Żmudź na okres do 3 lat. Paragraf 2. Wykonanie uchwały wyraża się w Radzie Gminy Żmudź. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Dziękuję bardzo panu rektorowi. Czy do przedstawienia projektu uchwały państwo radni mają się pani? Przechodzimy zatem do głosowania. Wciskamy wszyscy forum. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego porządku obrad.
jakim jest roczny program współpracy gminy Żmudź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. I również o krótkie przedstawienie poproszę pana wójta. Projekt programu został stworzony na bazie programu z 2020 roku. Projekt był konsultowany. Konsultacje trwały do 12 listopada bieżącego roku. Jako podstawowe takie, celem głównym programu jest budowanie materiału partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Na realizację programu zaplanowano środki finansowe w wysokości 120 tysięcy złotych. Tak jak w ubiegłym poprzednim roku. Czy ta kwota pozostała bez zmian? Bez zmian, tak. Tak, to taka maksymalna kwota, bo taka tak. Uchwała Gminy Żmudź z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żmudź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst dziennik ustaw z 2020 roku pozycja 713 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dziennik ustaw z 2020 roku pozycja 1057. Rada Gminy Żmudź uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Żmudź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Żmudź. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia dzienniku z domu województwa lubelskiego. Dziękuję bardzo panu burmistrzu. Dobrze, pragnę zgłosić uchwałę sprawiedliwą. Przechodzimy zatem do głosowania. Wciskamy wszystkich formy. Przypominam, że głosujemy poprzez podniesienie ręki oraz wciśnięcie odpowiedniego przycisku na tablicy. Dziękuję bardzo. Na 13 radnych 13 głosowało za, głosów wstrzymujących się przeciw nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu 7, jakim jest określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Żmudź na rok 2021. Przypomnę tylko, że 21 października mieliśmy posiedzenie Komisji Gminy i omawialiśmy te stawki. Także poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Odczytać, tak? Tak. Uchwała Rady Gminy Żmudź dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Żmudź na rok 2021. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 i artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2020 roku pozycja 713 z późniejszymi zmianami i artykuł 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 1170 z późniejszymi zmianami oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia ministra finansów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie głównych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021. Monitor Polski 2020 roku, pozycja 673, Rada Gminy Żmudź uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości. Punkt pierwszy. Od gruntu. Litera A. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania rezydencji gruntów i budynków 0,99 zł od 1 metra powierzchni. Litera B. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi
egzekucyjny jedzie w tych zbiorników po śmieci 4,99 zł od jednego hektara powierzchni. Litera C. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 52 zł od jednego metra powierzchni. Litera D. Niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, dziennik ustaw 2018 roku pozycja 1398 oraz 2019 roku pozycja 730 i położonych na terenach, na których miejscowy plan gospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie podbudowy, zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Złotych 10 od 1 metra kwadratowego powierzchni. Punkt drugi. Od budynków ludzkich części. Litera A. Mieszkalny 85 groszy od 1 metra powierzchni użytkowej. Litera B. Związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 23,90 zł od 1 metra powierzchni użytkowej. Litera C. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem średnim 11,62 zł od 1 metra powierzchni użytkowej. Litera D. Związany z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z rozumieniem przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,06 zł od 1 metra powierzchni użytkowej. Litera E. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 6 zł od 1 metra powierzchni użytkowej. Punkt trzeci. Odbudowy 2% ich wartości. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wydarzeniu gminy Żmudź. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dnia ogłoszenia. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy jeszcze do przedstawionego projektu uchwały Państwa Rady mają jakieś uwagi? Nie, bo omawialiśmy to na komisjach. Przechodzimy zatem do głosowania. Wciskamy wszyscy kworum. Przypominam, że głosujemy przed podniesieniem ręki oraz wciśnięcie odpowiedniego przycisku na tablicy. Dziękuję bardzo. Na 13 radnych 13 głosowało za. Głosów wstrzymujących się i przeciw nie było. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia ustalenia wysokości stawy podatku od nieruchomości wynoszących na terenie gminy Żmudź został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu 8, jakim jest ustalenie ceny żyta przyjmowane do wyliczenia podatku rolnego na 2021 rok. Na komisjach też omawialiśmy tę cenę, także przyjmujemy tą, jaka została ogłoszona przez GUS. Przypomnę tylko, że wcześniej to była 58,46 za kwintal. W tej chwili będzie 58,55. Czy jeszcze pan chciał dodać? Tak, była 58,46. W tej chwili będzie 58,55. Tam 9 groszy różnicy. Czyli przechodzimy do głosowania. Wciskamy wszyscy kworum. Kto z Państwa radnych jest? Przypominam, że głosujemy poprzez podniesienie ręki oraz wciśnięcie odpowiedniego przycisku na tablecie. Kto jest za przyjęciem tej stawki? Dziękuję bardzo. Na 13 radnych 13 głosowało za, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było. Przyjęliśmy tą stawkę 58,55. Przechodzimy zatem do punktu 9, jakim jest przyjęcie ceny drewna do ustalenia podatku leśnego. Przypomnę tylko, że poprzednio mieliśmy taką stawkę 195,24 za 1 m3.
Według cen GUS-owskich to jest kwota teraz 196,84. Ile? 195,24, wcześniejsza. Obecnie, jaką proponuje GUS, to jest 196,84 za 1 metr sześcienny. Ja bym jeszcze podjął wyżej. Proszę? Ja bym jeszcze wyżej podjął, bo nic drugi szanuje nic. Przechodzimy zatem do głosowania. Wciskamy wszyscy kworum. Przechodzimy do punktu 11, jakim są zmiany budżetowe i o krótkie przedstawienie poproszę Panią Skarbnik. Zmiany są bardzo krótkie. Proszę Państwa, po stronie dochodów zmniejszamy dochody gminy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie. Natomiast po stronie wydatków zmniejszamy wydatki na wykonanie opaski wokół Leszczanach. Zmniejszamy wydatki na cykle walczy planu zagospodarowania przestrzennego. Zmniejszamy wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia do urzędu oraz zmniejszamy wydatki na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w innych przedszkolach. Także to jest króciutka zmiana. Czy będą pytania do Pani Skarbnika? Sołeckiego środków na różne działania, właśnie jeżeli chodzi o Fundusz Sołecki na Szczonach, i musimy dołożyć z własnych środków jeszcze. Świetnicy, no to z tyłu dołożone zostało. Gro kosztów z Funduszu Sołeckiego, tam była brama robiona, tam jeszcze inne rzeczy i po prostu, żeby wszystko się zmieściło. Nie zmieściło się w tych kwotach, które były przeznaczone na fundusz, więc musimy po prostu nieco dołożyć. To prosimy o odczytanie Pani Skarbnik projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Żółć w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 239 ustawy z 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 16 przez 120 przez 2019 Rady Gminy Żółć z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. W paragrafie pierwszym kwotą 16 574 603,85 zł stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 6298 zł i 30 groszy do kwoty 16 580 902,15 zł. Z tego kwotą 16 297 555,60
3 grosze, stanowiącą dochód bieżący, zwiększa się o kwotę 6 298,30 zł do kwoty 16 303 853,93 zł. Przepraszam, tu jest w tym, więc ja to skreślam, bo to jest pisarski błąd tylko. Więc jak Państwo tam macie przy sobie treść. W związku z czym w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. W paragrafie drugim kwotę 16 272 282 zł 68 groszy stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 25 tysięcy i zwiększa się o kwotę 31 298 zł 30 groszy do kwoty 16 278 580 zł 98 groszy. Z tego kwotę 15 340 581 zł 83 grosze stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 25 tysięcy i zwiększa się o kwotę 31 298 zł 30 groszy do kwoty 15 346 880 zł 13 groszy. W związku z czym w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo panie skarbniku. Przechodzimy zatem do głosowania. Wciskamy wszyscy kworum. Przypominam, że głosujemy poprzez podniesienie ręki oraz ściśnięcie odpowiedniego przycisku na tablicy. No, dziękuję bardzo. Na 13 radnych 13 głosowało za. Głosów wstrzymujących się przeciw nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu, jakim są wolne wnioski. Czy będą jakieś? Ja miałbym w sprawie drogi, tutaj ulica Poczekajka, bo tam na końcu przy tym moście już jest bardzo dużo wyrw i trzeba by było coś tam zajrzeć. Czy jeszcze ktoś? Tu jeszcze tak. Mieszkaniec mi zgłaszał sprawę. Ulica Miodowa to będzie na wysokości Strażackiej 50 metrów, tam jakaś wyrwa powstała przez wodę i też, że jest to groźne, trzeba by zajrzeć. Dobrze, w porządku. No teraz po tych opadach deszczu ponownie gdzieś tam się pojawiły jakieś poważniejsze. Także nie dotyczy to tylko Leszan, wiemy, bo też w innych miejscowościach, ale też sukcesywnie gdzieś tam naprawiają pracownicy, bo byli też i w Wołkowianach między innymi, w innych miejscowościach. Także na pewno pochylimy się. Ale ta ulica Poczekajka to już jest naprawdę, bo tutaj to akurat nie byłem, nie wiem, zwłaszcza w mieszkaniu, czy jest jakaś duża wyrwa, a tam już byłem, jest po prostu bardzo dużo tych wyrw i są głębokie, pogłębiają się i widziałbym, żeby to teraz gdzieś, żeby to nie było, że nie ma warunków. No mówię, no sprawa, te warunki nie są teraz aż tak za dobre, no naprawdę, ale trzeba coś tam zrobić. Mam już namówić tam Pani Teresa w masę, Pani Teresa już to się zrozumiała. No dobrze, to tylko proszę. Czy jeszcze ktoś z Państwa radny? Nie. Przechodzimy do kolejnego punktu, jakim są sprawy organizacyjne. Chciałem tylko wszystkim przypomnieć, że w materiałach tutaj dostaliśmy projekt budżetu na 2021 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej. W
poszliśmy do ostatniego punktu. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno zdanie, proszę oświadczenie wojskowe. Proszę powiedzieć, bo wpłynęło pismo z Urzędu Skarbowego w tej kwestii. No i Urząd Skarbowy nie prosi, żeby zwrócić uwagę na następujące nieprawidłowości, żeby się nie powtarzały. Generalnie chodzi o nieokreślanie przynależności poszczególnych składników majątkowych oświadczeń majątkowych. Trzeba określać, czy to jest majątek odrębny, czy to jest wspólność małżeńska oraz w kilku przypadkach nie podano adresu nieruchomości. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszym posiedzeniu. Zamykam 26. Radę Gminy Żmudzi.